Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Maciej Żuczkowski. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj promocję książki doktora Jana Olaszka, Podziemne dziennikarstwo. Książka poświęcona jest prasie drugiego obiegu w latach 80. I na początku chciałbym serdecznie przywitać wszystkich obecnych na sali, między innymi pana prezesa Szpytnę, obecnego wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Również tutaj w gronie prelegentów jest były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Kamiński. Wierzę również, że na sali są obecne osoby, które kiedyś pracowały w dziennikarstwie drugiego obiegu w latach 80. Te osoby witam szczególnie gorąco dzisiaj. I tak krótko powiem, chociaż parę zdań o uczestnikach dzisiejszego panelu. I tak zaczynając od mojej lewej strony, pani dr Joanna Wawrzyniak, historyczka, socjolożka, pracowniczka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się badaniami nad pamięcią, autorka i współautorka wielu książek, między innymi Buntownicy, Polskie lata 70. i 80. Witamy serdecznie. Wspomniany już przeze mnie pan dr Łukasz Kamiński, historyk, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2011-2016. Obecnie stoi na czele Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia. Zajmuje się naukowo oporem społecznym w powojennej Polsce. Przygotowuje też książkę poświęconą historii Solidarności. Pan profesor Andrzej Fryszke, historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Kolegium Civitas, autor wielu prac dotyczących historii najnowszej Polski, między innymi opozycji demokratycznej w PRL i Solidarności. Witamy serdecznie pana profesora. No i na koniec autor książki dr Jan Olaszek, historyk, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zajmujący się historią opozycji w PRL i drugiego obiegu wydawniczego. Zanim jeszcze przejdziemy do samych pytań, oddam jeszcze głos na chwilę autorowi. Dzień dobry Państwu, pozwolę sobie teraz wstać, później myślę, że będziemy już siedzieć. Witam Państwa serdecznie, chciałbym jeszcze tylko, bo sądzę, że powinienem podziękować kilku osobom. Ta książka powstawała przez wiele lat. Zacząłem pracę nad doktoratem pod koniec 2008 roku. Skończyłem jesienią 2015 roku. Bardzo dużo zawdzięczam wielu osobom. Na początku chciałbym wspomnieć o nieobecnym dzisiaj niestety z powodów osobistych profesorze Jerzy Meislerze, który był promotorem pracy doktorskiej. Chciałbym też podziękować jej wnikliwym recenzentom, profesorowi Krzysztofowi Kosińskiemu, którego chyba nie ma na sali, profesorowi Andrzejowi Fryszke, na którego jakby życzliwość i pomoc w bardzo wielu sprawach mogę liczyć i też jakby jest takim człowiekiem, którego podejście do historii jest mi bardzo bliskie. Dziękuję też doktorowi Kamilowi Dworaczkowi, który był wydawniczym recenzentem wydawniczym książki. Chciałbym też bardzo podziękować osobom, które mi pomagały w trakcie pisania książki, moim ówczesnym przełożonym. Pozwolę sobie nie wymieniać ich wszystkich, wymienię tylko dwie osoby, doktora Łukasza Kamińskiego i doktora Andrzeja Zawistowskiego. Chciałbym też podziękować grupie osób, która czytała fragmenty tej książki, bo całą książkę dzieliła się ze mną radami na jej temat, doktor Natalii Jarskiej, doktorowi Tomaszowi Kozłowskiemu i doktorowi Przemysławowi Gasztoldowi. Wreszcie chciałbym podziękować redaktorkom książki. Jeśli spojrzą Państwo na jej grubość, to wiedzą Państwo, jak ogromną pracę redaktorki musiały wykonać. Chciałbym podziękować serdecznie Magdalenie Jagielskiej i Beacie Bińko obecnym na sali. Wreszcie chciałbym podziękować osobom, które udzieliły mi relacji. Tych osób jest kilkadziesiąt.
bez Państwa rozmów nie byłbym w stanie w ogóle napisać tego rodzaju książki, zbadać tego rodzaju tematu. Bardzo Państwu dziękuję. Też pamiętam o osobach, z którymi rozmawiałem, a które nie doczekały do wydania tej książki. O Andrzeju Urbańskim, Piotrze Szubercie, Stefanie Starczewskim i Ewie Choromańskiej. Na końcu, ale może osoba ta nie powinna być wymieniona na końcu, serdecznie dziękuję mojej żonie Magdzie Czoch, obecnej tam z tyłu na sali. Dziękuję jej przede wszystkim za cierpliwość. Jak żona jeszcze dzisiaj mi mówiła po drodze na promocję, że kiedy zaczęliśmy się spotykać 7 lat temu, to ja mówiłem, że już kończę ten doktorat. Kiedy później wzięliśmy ślub, nadal mówiłem, że kończę ten doktorat. Później, kiedy urodził się nasz syn, też mówiłem, że kończę ten doktorat. No ale w końcu go rzeczywiście skończyłem i on jest. Magda, dziękuję ci za wszystko i ty wiesz za co. No nie mogę też nie wspomnieć o moim 4-letnim synu Franciszku, który chociaż niekoniecznie mogę tak szczerze powiedzieć, że mi pomagał w pisaniu tej książki, to niewątpliwie stanowił i stanowi on dla mnie wielką inspirację do dalszej pracy. Dziękuję bardzo i już nie przedłużam. Dziękujemy serdecznie. I formę, którą przyjmiemy dzisiaj i którą chciałbym Państwu zaproponować, to będzie w ten sposób, że najpierw będą dwie takie dosyć, powiedzmy, rozbudowane serie pytań do obecnych osób tutaj w gronie prezydialnym, nazwijmy to w ten sposób, a później będą pytania z sali. Mam nadzieję, że na te pytania zostanie dużo czasu, bo podejrzewam, że wiele osób z Państwa chciałoby się wypowiedzieć, podzielić się swoimi doświadczeniem albo swoimi refleksjami na kanwie książki czy na kanwie pracy przy prasie drugiego obiegu w latach 80. Szanowni Państwo, a więc przechodząc już do tematu. Dotychczas ukazało się bardzo wiele książek poświęconych Solidarności. Prawdopodobnie dziesiątki, może i nawet setki książek, często naukowych. Czy jest w takim razie na tym tle coś, co wyróżnia w sposób szczególny książkę Podziemne dziennikarstwo? A także chciałbym się zapytać na kanwie tej książki na temat pracy samej redakcji. Na ile ta praca przynosiła konkretny rezultat, to znaczy do ilu osób ta prasa konspiracyjna docierała, czy można to w jakiś sposób porównać na przykład z zasięgiem odbiorców prasy tak zwanej legalnej. Tak kolokwialnie mówiąc, czy w ogóle ta praca miała sens, czy wysiłek odpowiadał rezultatom. I wreszcie ostatnie takie podpytanie do tego punktu, to znaczy czemu władze PRL pozwalały na ukazywanie się takiej liczby tytułów konspiracyjnych przez tak długi okres czasu. I może na początek tu poprosimy panią doktor o odpowiedź, odniesienie się do tych zagadnień, oczywiście wybranych. Może autor powinien najpierw, ale to damy autorowi potem skontrować to, co powiemy my. Ja powiem tak, ja jestem socjologiem, nie jestem historykiem, więc nie na wszystkie z tych pytań mogę w żaden sposób kompetentnie odpowiedzieć, ale robiąc pewien wstęp, ja znam Janka Olaszka już od bardzo dawna, dlatego że Janek uczestniczył w projekcie, który współprowadziłam wraz z Anką Grupińską, w której zbieraliśmy relacje ludzi zaangażowanych w opozycję w latach 70. i w 80. No i Janek został z tym tematem, tak? I został z nim tak w szalenie kompetentny sposób, że kiedy dostałam od niego tę książkę, to nie tylko ucieszyłam się, że Janek skończył doktora, tak? I go zrobił, ale że dostaliśmy książkę, która no, jest rzadkim przykładem połączenia rzeczywiście ilości stron z umiejętnością i pisarską. Ta książka jest bardzo dobrze napisana i się świetnie czyta. Zarazem jest oparta na bardzo, bardzo szerokich źródłach i jest, mi się wydaje, takim wzorową próbą połączenia źródeł zarówno archiwalnych, jak i źródeł służb bezpieczeństwa z relacjami właśnie i może o tym później jeszcze oddzielnie porozmawiamy. Ta narracja, którą autor prowadzi, jest bardzo obiektywizująca i spokojna. Autor nie podgrzewa sporów, ale stara się pokazać ten świat tak, jaki on wówczas w latach 80. był. Tak przynajmniej ja to przeczytałam i dlatego bardzo dobrze mi się to czytało. Jest zarazem niesamowicie rzetelnym kompendium wiedzy dotyczących tamtego czasu. I znowu, strasznie trudno jest napisać zarówno kompendium, jak i książkę, która wsiąka.
I wpisuje też jednocześnie tam polską fragment historii Polski, fragment historii polskiego podziemia w dużo szersze ramy samizdatów w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja bym powiedziała, że też jest jakimś fragmentem historii społecznej tego kraju. Ja bym w ten sposób to widziała szerzej niż historii Solidarności. Jeszcze czego bym szukała, tak? Bo autor bardzo skromnie w tej książce mówi, że on ją wpisuje w historię regionalną. To była taka sobie historia regionalna pracy w tym. Mnie się wydaje, że to jest po prostu fragment historii intelektualnej i fragment historii polskiej inteligencji. Tak? I w tym, w jaki sposób ona sobie radziła i jakie były jej formy ekspresji za pomocą tej tajnej czy podziemnej prasy. I w jakimś sposób jest ten sposób też historią tej bardzo okrojonej, ale jakby próby tworzenia w podziemiu sfery publicznej, jak ta sfera, ta okrojona sfera publiczna i próba wolnego słowa wtedy wyglądała. Więc ja bym powiedziała, że z takiej szerszej perspektywy to jest szalenie ważna książka, która wpisuje się nie tylko w, powiedzmy, opis, który też jest bardzo ważny jako kompendium wiedzy tego, co się działo, jakie były tytuły, jakie były wydawcy, jak redaktorzy, jak oni działali, to wszystko tam jest, ale też pokazuje, w jaki sposób w latach 80. polska inteligencja po raz kolejny aktualizowała jakiś projekt sfery publicznej i dlatego to mi się bardzo wydaje ważna książka. Może ja tyle powiem od siebie, a potem osoby kompetentne od Solidarności powiedzą, co myślą od strony źródłowej. Dziękuję serdecznie. To może w takim razie panie prezesie? Dziękuję bardzo. Spróbuję w kolejności zmierzyć się z tymi trzema frapującymi pytaniami. Jeśli chodzi o samą książkę, to oczywiście moglibyśmy zwracać uwagę na wiele jej walorów. Ja bym zaakcentował szczególnie trzy kwestie. Pierwsza to jest jej kompleksowość. Trudno by sobie było w sensie konstrukcyjnym wyobrazić publikację o drugim obiegu, w której można by zadać jeszcze jakieś istotne pytanie. Tak, oczywiście możliwość odpowiedzi na te pytania jest zróżnicowana w zależności od stopnia zachowania źródeł, natomiast to jest takie w zasadzie pełne spojrzenie na wiele wymiarów i funkcjonowania drugiego obiegu, i samą prasę drugoobiegową, właśnie zespoły ludzkie, które ją tworzyły, relacje. Ogromna ilość pytań badawczych, na które w większości padają dość rozbudowane odpowiedzi. I drugi element to jest przyjęta przez autora konstrukcja w wymiarze porównawczym. Wybór kilku pism, nie jednego, albo nie kilkudziesięciu. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór takiej próby badawczej, gdzie jest możliwa komparatystyka, porównywanie funkcjonowania na przykład różnych redakcji, różnych aspektów funkcjonowania poszczególnych pism, a z drugiej strony to się nie zamienia tylko w suchą statystykę, jak to by było, gdyby sięgnąć po większą próbę badawczą. Więc to jest bardzo trafny dobór. No i wreszcie trzeci element związany z podstawą źródłową. No jeśli Państwo spojrzą na bibliografię tej publikacji, no to jedna z rzeczy, która się chyba najbardziej rzuca w oczy, to jest ogromna ilość relacji wykorzystanych, zarówno zebranych przez autora, jak i udostępnionych przez inne osoby. No to jest w porównaniu z innymi pracami, czy przynajmniej z większością innych prac o Solidarności, coś, co zdecydowanie tę książkę odróżnia. Jeśli chodzi o pracę redakcji, to pytanie o ilość odbiorców tak naprawdę musi pozostać bez precyzyjnej odpowiedzi. Tego po latach nie jesteśmy w stanie odtworzyć, aczkolwiek są pewne próby chociażby badań socjologicznych na współczesnych, że tak powiem, społeczności. Do ilu osób docierała prasa drugiego obiegu? Natomiast musimy je brać jednak z bardzo dużą ostrożnością. I też trzeba pamiętać, że
pod tym pojęciem odbiorców, no nie możemy rozumieć tylko teoretycznych czytelników każdego egzemplarza, tak? Zakładając, że każdy egzemplarz mógł trafić do jakiegoś kręgu osób, trzeba pamiętać, co oczywiście dla uczestników wydarzeń jest oczywiste, że wiele z tych tekstów miało drugie życie, kiedy trafiało do wolnej Europy na przykład i było czytanych i wówczas ten zasięg wzrastał nieprawdopodobnie. Tak? To już nie były tysiące, dziesiątki tysięcy, ale to mogły być w sytuacjach kryzysowych nawet miliony osób, tak? Które zapoznały się z daną informacją, z daną myślą zawartą w jakimś tekście publicystycznym, propozycją ideową czy programową. Tak więc no, tu musimy pozostać w sferze bardzo nieprecyzyjnych szacunków, ale każdy z nich będzie wskazywał, że także w tym wymiarze drugi odbieg odgrywał bardzo istotną rolę. Natomiast jakby wracając do pytania o znaczenie tej pracy, tego ogromnego wysiłku, który też no jakby bije z kart tej książki, dopiero jakby po przeczytaniu tej książki, jak sądzę, ktoś, kto nie uczestniczył w drugim obiegu, może sobie uświadomić, jak to było skomplikowane, trudne przedsięwzięcie, jak gigantyczne wyzwanie, z którym trzeba było się zmierzyć, żeby w warunkach stanu wojennego czy późniejszego okresu wydawać, i to regularnie w większości wypadków, prasę drugiego obiegu, to oprócz tego, jak sądzę, szczególnie istotne jest to, że drugi obieg był jednocześnie krwioobiegiem w ogóle opozycji. Znaczy, można by nawet ryzykować dalej idące stwierdzenia, że ciężko by sobie było wyobrazić opór w stanie wojennym, generalnie w latach 80. bez drugiego obiegu. I powiedziałbym paradoksalnie, chyba w najmniejszym stopniu tutaj chodziło o wymianę informacji. Oczywiście to też było ważne, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stanu wojennego, dostęp do informacji, ale ta organizacyjna, twórcza rola drugiego obiegu, tak? Konieczność budowania struktur po to, żeby kolportować, żeby właśnie w drugą stronę zbierać informacje, je dostarczać, zbierać środki, no jest chyba trudna do przecenienia. Tak? Jakby tutaj można powiedzieć, że istnienie drugiego obiegu no w pewnym sensie wymuszało to trwanie tego organizacyjnego kośćca opozycji. I to jest, no, twierdziłbym, chyba najważniejsze z perspektywy już 30 lat, najważniejsza rola, jaką odgrywał drugi obieg dla przetrwania opozycji. A dziś no to najlepszym dowodem jest właśnie chociażby ta książka, ale wiele innych. Tutaj była mowa o tej już bardzo obszernej, rozbudowanej historiografii Solidarności, generalnie oporu w latach 80. No to spróbujmy sobie wyobrazić, że dzisiaj trzeba by napisać historię podziemia bez prasy. Jakie by nam źródła zostały? Oczywiście relacje, jak najbardziej, tak dalej, mielibyśmy do dyspozycji relacje, ale tak naprawdę niewiele więcej. Trochę zachowanych dokumentów ze strony władz, nieliczne ocalałe archiwa struktur. Tak naprawdę drugi obieg dzisiaj pozwala nam jako źródło historyczne porządkować całą historię opozycji. Pomijając to, że był pierwszym dostępny. Pierwsze prace o Solidarności powstawały wyłącznie na podstawie drugiego obiegu, ale i dzisiaj bez tego źródła, które, jak pokazuje autor, można wykorzystywać w bardzo różnorodny sposób, no, po prostu nie napisalibyśmy historii Solidarności czy historii opozycji. No i wreszcie trzecie pytanie, jak rozumiem, w zamyśle nieco prowokacyjne, no bo to jest pytanie, czy władze rzeczywiście pozwalały na istnienie drugiego obiegu. Jakby trzymając się ducha tego pytania, ale też wracając do pytania poprzedniego, zaryzykowałbym z kolei hipotezę, że władze nie doceniały znaczenia drugiego obiegu i były jakby bardziej zainteresowane likwidacją innych form działalności opozycyjnej. Drugi obieg nie był tym absolutnym pierwszym priorytetem i to był ich błąd. Ale druga kwestia polega na tym, jaka była skala. To też o tej skali jako tło dla swoich rozważań poświęconych konkretnym pismom też sporo pan doktor Alaszek pisze. Po prostu ta skala przerastała możliwości Służby Bezpieczeństwa. To trzeba powiedzieć otwarcie, że taka postulowana, w cudzysłowie, w tym pytaniu, pełna, twarda, nieustępliwa, prowadzona
codziennie walka z drugim obiegiem pewnie wymagałaby czterokrotnego czy pięciokrotnego rozbudowania służby bezpieczeństwa, co nie było nawet w tamtym systemie możliwe. I moim zdaniem to jest najważniejsza odpowiedź na to pytanie. Skala drugiego obiegu, zaangażowanie tak wielu osób, jego różnorodność organizacyjna, ideowa i tak dalej sprawiały, że było to zjawisko, nad którym nie dało się po prostu realnie zapanować. I nawet gdyby tutaj wkroczyła z pełną mocą, nie wiem, Stasi na spółkę z KGB, to też by nie były w stanie, pewnie były w stanie ograniczyć ten drugi obieg, ale nie doprowadzić do jego likwidacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie profesorze. No w zasadzie ja ze wszystkim, co tu zostało powiedziane, się zgadzam i nie chciałem się powtarzać, a możecie Państwo to przyjąć, że to też moje słowa by były to, co zostało powiedziane. W związku z tym tylko rozwinę niektóre wątki. Po pierwsze jest tak, że drugi obieg, czy prasa niezależna, czy prasa podziemna okresu stanu wojennego zwłaszcza, jest jakby kolejną odsłoną pewnego sposobu budowania struktur społecznych, politycznych w ciągu stulecia naszej historii. Bo pierwszy taki okres, kiedy właściwie gazeta, no nie tak porozbudowane, ale myślę wszystkim o robotniku Piłsudskiego, budowała sieć, no to są lata 90. jeszcze XIX wieku, potem pierwsze lata XX. I wokół, że tak powiem, w tamtym wypadku, zwłaszcza kolportażu, budują się przyczółki w różnych miejscach, w różnych miastach, w różnych środowiskach, które potem na innym etapie wchodzi, czy może od razu, no to jest do dyskusji, wchodzą struktury organizacyjne per se. Drugi taki okres to jest II wojna światowa, konspiracja. Rozwój konspiracyjnej prasy od właściwie końca 1939 aż po powstanie warszawskie jest właściwie podstawową formą życia struktur podziemnych. Oczywiście, że one się czym innym też zajmują, wiemy, wywiadem, łącznością i tak dalej, ale dla, że tak powiem, zwykłych uczestników tego podziemia, no to znowu udział w kolportażu, przechowywaniu jest właściwie podstawową formą aktywności i wiąże ludzi z tymi strukturami, z ideami, ze środowiskami, z grupami i tak dalej. No i tu mamy kolejną odsłonę tego konfliktu. Jeżeli patrzymy na początek stanu wojennego, to można powiedzieć, że sprzeciw, bunt wobec stanu wojennego po pierwsze wyraża się, prawda, w zjawiskach masowych, strajkach w zakładach pracy, demonstracjach robotniczych i tak dalej. W drugim, w budowaniu struktur konspiracyjnych, ale bardzo szybko, a może nawet właściwie od początku w gruncie rzeczy, okazuje się, że obieg informacji, obieg prasy jest w jakimś sensie najważniejszy, bo on też umożliwia tamte pozostałe czynności. Przypominam, że pierwszy numer podziemnego pisma, jednego z tych doopisywanych, czyli Wiadomości, to jest jeszcze rok 81. 15, no właśnie, dwa dni po wprowadzeniu stanu wojennego. I przecież to jest tak, że w sytuacji wyłączenia wszystkich innych niepropagandowych, niepoddanych reżimowi środków informacji, to jest pierwsza wiedza, która buduje, pozwala, że tak powiem, porozumiewać się, zorientować w sytuacji, wiedzieć, kto został aresztowany, internowany, gdzie jaki strajk się odbył. Jednym słowem buduje świadomość, buduje świadomość sprzeciwu, no i siłą rzeczy potrzeby oporu. Bez, że tak powiem, tej prasy oczywiście no inne formy oporu by nie mogły istnieć tak naprawdę. A z kolei, jeżeli popatrzymy troszkę dalej, prawda, po wyczerpaniu się tych masowych form sprzeciwu, no to jest główna forma życia podziemnej Solidarności, obieg prasy. Jan Olaszek opisał, to może trzeba to dopowiedzieć, nie wszyscy Państwo sobie może z tego zdają sprawę, opisał, nie pamiętam, 8 chyba, 7 tytułów prasy podziemnej szczególnych. To jest prasa przede wszystkim informacyjno-publicystyczna,
i warszawska. To jest z tych najważniejszych siedem, no właśnie nie wiem, tygodni, no nie tygodników, bo one miały różną, że tak powiem, częstotliwość ukazywania się. Ale to jest to, z czego ludzie, że tak powiem, brali wiadomości o tym, co się dzieje przede wszystkim. Osobna sprawa to są pisma refleksyjne, pisma, prawda, poświęcone jakimś szczególnym problemom literackim, prawniczym i tak dalej. Natomiast tu mamy, że tak powiem, tą skalę informacyjną i one wytwarzały wokół siebie, każde z tych pism, pewien krąg współpracowników, pewien krąg czytelników, stałych, sympatyków, no ale to są pisma trochę różnych środowisk i w zasadzie one się uzupełniają. To znaczy tworzą taką szeroką sieć, gdzie jednym bliżej tam powiedzmy do tygodnika Mazowsze, a drugim do na przykład Kosa, no albo nie wiem, Przeglądu, albo Wiadomości właśnie, ale to w sumie tworzy ten obiekt, prawda, informacji, idei, aktyw, krótko mówiąc, aktyw podziemnej Solidarności. To są pisma warszawskie, zgoda, ale też trzeba mieć świadomość, że te pisma warszawskie, one po pierwsze ukazywały się najdłużej i oczywiście się przenosiły stopniowo też poza Warszawę. Były kolportowane też w innych ośrodkach, więc niewątpliwie tutaj otrzymujemy prawie kompletny, że tak powiem, opis. Patrzę na Łukasza Kamińskiego, ja wiem, zaraz powie Wrocław i będzie miał rację oczywiście, ale więc to nie jest kompletny, ale w każdym razie większościowy, tak, o, większościowy, że tak powiem, obraz środowisk i tego obiegu prasy niezależnej. To, co jest też niezwykłe w tej książce, to jest to, co też już było powiedziane, tylko może jeszcze taką kropkę nad i trzeba powiedzieć, że to jest książka też o ludziach, to znaczy o tych ludziach, którzy tą prasę robią, o tych ludziach, którzy tą prasę drukują, to są inni ludzie, o tych ludziach, którzy tą prasę kolportują, to jest kolejny krąg osób. Jednym słowem, jest to taki opis też interakcji kulturowo-społecznych, psychologicznych, środowiskowych, powstawania takiego kręgu ludzi, którzy po prostu dużo czasu poświęcali na działanie podziemne i to oczywiście miało pewien skutek w ich sposobie życia, funkcjonowania, w ich emocjach i to jest wszystko oddane. Tak jest, to jest książka oparta na potężnej bazie archiwalnej, rzeczywiście poza wykorzystaniem akt IPN-u w stopniu kompletnym, jak mi się wydaje, trudno, żeby tam znaleźć jakąś lukę. No jest rzeczywiście zwrócenie uwagi na relacje i bardzo umiejętne, dobre, pogłębione wykorzystanie relacji, opowieści ludzi o tamtym czasie, krytyczne też. W związku z tym otrzymujemy faktycznie kompendium wiedzy. I teraz słówko jeszcze do tych pytań, żeby się... Skala, no tak, dokładnie. Skali nie jesteśmy do końca w stanie opowiedzieć, bo to, co powiedział Łukasz Kamiński. Znaczy, oczywiście pewne teksty były czytane w wolnej Europie, one krążyły. No, trudno powiedzieć, prawda, ale podejrzewam, nie mam dowodów, podejrzewam, że w ośrodkach oddalonych, powiedzmy, od tych sieci kolportażu, to czytano i stare bardzo gazetki, ktoś tam mógł komuś dać sprzed roku na przykład. One też były jakimś rodzajem informacji o tym, co się dzieje, że jest takie podziemie i tak dalej. To jest też skala związana z takim powielaniem wiedzy podstawowej, że coś takiego w ogóle jest. Znaczy, może ktoś nie czytał, bo nie miał dojść, ale wiedział, że jest. To też wywoływało pewne wyobrażenia o tym, co się w Polsce dzieje, że jest takie silne podziemie, że jest taka prasa podziemna. Wszystko to miało pewne swoje znaczenie dla budowania takich wyobrażeń wśród ludzi o tym, że jest alternatywa w Polsce, mówiąc krótko, alternatywa środowiskowa, personalna i tak dalej. Oczywiście, jeżeli by tak liczyć nakładami i obiegiem, to oczywiście z prasą oficjalną, no to musi przegrać, każde podziemie musi przegrać z dziennikami drukowanymi w setkach tysięcy egzemplarzy codziennie.
I na ogół, że tak powiem, to też oddziaływuje na ludzi. To na pewno, znaczy nawet jeżeli się specjalnie tam nie wierzy w to, co oni piszą w różnych sprawach, to ludzie tam jakoś czytają i coś tam wsiąka. W związku z tym to nie można powiedzieć, że to była całkowita, no chociaż byli tacy, na przykład ja, co nie czytali prasy oficjalnej prawie w ogóle, ale za to czytali na przykład prasę katolicką, prawda, nawet w niej pisywali. To jest kolejny obiekt dosyć ważny do takiego rozważania. Zresztą ludzie często, Jan to też pokazuje, łączyli. Już takim szczególnym pismem to był ten przegląd katolicki chyba, dobrze mówię? Ten, powściągliwość i praca, potem przegląd katolicki. To w ogóle były to pisma robione przez ludzi, którzy jednocześnie pisywali w drugim obiegu albo wchodzili do redakcji pism drugiego obiegu, czasem na bardzo jakby kluczowych stanowiskach. To dzielono, że tak powiem, w zależności od cenzuralności pewnych kwestii i tu swoją aktywność. Dlaczego bezpieka tego nie zlikwidowała? To też zgadzam się z tym, co powiedział Łukasz Kamiński. Zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, bardzo chyba istotną. To była prasa zdecentralizowana i to jest chyba bardzo istotna sprawa. Zdecentralizowana. Jeżeli bezpieka wpadła, że tak powiem, na trop, na przykład jakiejś drukarni, albo miała jakieś wejście na jakiś tytuł, no, że wiedziała, że tam takie inne osoby są w tej redakcji, no to owszem, mogła próbować, że tak powiem, te osoby namierzyć tam, prawda, może nawet i aresztować, no ale to tylko ten jeden tytuł by, że tak powiem, na tym ucierpiał, inne nie, dlatego że to jest zdecentralizowane. Też świadomie zdecentralizowane, co też Jan zauważa, właśnie redakcje i technika. Czyli kto inny redaguje, a kto inny drukuje. I w porządnie funkcjonującej redakcji, a tak była chyba większość przynajmniej tych opisywanych, to jest tylko jakiś łącznik pomiędzy jedną a drugą grupą. Czyli jak wpadnie redakcja, to nie musi wpaść drukarnia. Jeżeli wpadnie drukarnia, nie musi wpaść redakcja. Jednym słowem, to jest taka sytuacja, w której Służba Bezpieczeństwa miała, no, bardzo trudno było, że tak powiem, to zinfiltrować i te materiały, które zostały odnalezione, które zostały wykorzystane, także które ja tam widziałem, również jakieś zbiorcze takie informacje, one, że tak powiem, tylko to potwierdzają, że po prostu oni nie są w stanie tego kontrolować. Oni nie są w stanie tego kontrolować, ale tutaj trochę zgoda, no, że oni też byli bardziej skoncentrowani na rozbiciu struktur, złapaniu bujaka, rozwaleniu TKK. Im się wydawało, że te struktury są jakby nadrzędne. W związku z tym, jak tam uderzą, to skutki będą miały negatywne, no, również w zakresie funkcjonowania obiegu, finansowania, przerzutu sprzętu, bo to jest kolejna przecież kwestia, te pisma nie mogłyby być odbijane, gdyby nie było sprzętu. Więc to też jest z tym związane, prawda? Przemyt sprzętu, funkcjonowanie tego przemytu, zasilanie kraju nielegalnym sprzętem poligraficznym, to wszystko są elementy całej tej układanki. Dziękuję. Tutaj było jedno ad vocem. Jeśli można, bo pan profesor Friszke tutaj podsunął mi jeszcze jedną myśl a propos pytania o odbiorców. Bo tak naprawdę rzadko stawiamy pytanie o jedną szczególną kategorię odbiorców i o to, czy drugi obiekt miał na nich wpływ. Mam na myśli funkcjonariuszy szeroko rozumianego aparatu władzy. Bo wiemy chociażby, że w archiwach, które Instytut Pamięci Narodowej przejął po dawnej Służbie Bezpieczeństwa, mamy bardzo wiele zbiorów prasy drugoobiegowej. Także to było jedno z zadań służby, kolekcjonowania tej prasy. No zapewne nie dla samego aspektu kolekcjonerskiego, tak? Dla jej analizy, czytania. I oczywiście tu mamy dwa aspekty. Dla nich to też było źródło. Tak? Też starali się wywnioskować, jakie, nie wiem, są trendy, dyskusje, spory, jak to można wykorzystać. No jak wiemy, generalnie w ogóle starali się wykorzystać drugi obieg, chociażby w postaci różnego rodzaju fałszywek, żeby wywołać różnego rodzaju skutki. Natomiast no, pytanie, na ile na nich, ale też na działaczy partyjnych, którzy dostawali albo też gazetki, albo wyciągi z nich, jakichś najciekawszych, najważniejszych tekstów, długofalowo, na ile na nich to wybierało wpływ. Tak? Zarówno to, co było zawarte w warstwie informacyjnej drugiego obiegu, co no, jakby zderzało się z
ich wizją świata, czy tą wizją świata, którą im proponowano, ale też tej warstwie ideowej, warstwie publicystycznej. No, wydaje mi się, że co najmniej nie możemy wykluczyć faktu, że na ewolucję myślenia tych ludzi wpływ drugi obieg w jakimś stopniu miał. Dziękuję. Tutaj jeszcze jedno ad vocem. Bardzo króciutkie, bo ja słuchając tego przypomniałam sobie moją rozmowę, wywiad, który nagrywałam z Maciejem Frankiewiczem, którego się spytałam, jakie były treści dla nich najważniejsze, co oni wówczas drukowali. On na mnie spojrzał, wie pani, to w ogóle nie było ważne. Ważne było, że to robiliśmy. To jakby potwierdza to, że ta struktura, ta nieformalna struktura była istotniejsza, przynajmniej dla niektórych środowisk, niż fakt tego, co zostało napisane. Dla innych oczywiście był spory i tak dalej, to też było ważne. Natomiast ten druk był na tyle nieczytelny, on zresztą tam podkreślał, że ja wiem, że wiele ludzi nie czytało tego, co myśmy im dawali, ale brali, dawali pieniądze na dalsze funkcjonowanie. I dla mnie to jest fascynujące, co mówią panowie profesorowie, że Służba Bezpieczeństwa tego nie doceniała. To było tyle nieformalnych struktur, które wydają się bardziej podminowywały system niż te struktury postsolidarnościowe. Dziękuję serdecznie. Ja mam tutaj takie jeszcze, zanim przejdę do autora, to chciałem się pana profesora trochę dopytać. Pan profesor trochę ten sam temat wywołał, to znaczy na ile można porównać prasę drugoobiegową z lat 80. z prasą konspiracyjną z okresu II wojny światowej, na ile warunki w jakiś sposób, czy można to w ogóle zestawiać ze sobą? No, po pierwsze sytuacja była inna. I to trzeba być tego świadomym. Ta sytuacja była inna w bardzo wielu wymiarach. No nie można jednak, prawda, PRL-u Jaruzelskiego porównywać z okupacją hitlerowską. To było ogromne nadużycie i w tym wypadku no, polegające również na tym, że jak hitlerowcy złapali drukarnię, to po prostu zabijali wszystkich i do widzenia. No w tym wypadku ludzie szli do więzienia, potem przychodziła jakaś amnestia, wychodzili na ogół po roku, po dwóch. No to jest sytuacja nieporównywalna. Oczywiście jest też nieporównywalna sytuacja, jeśli chodzi o skalę zorganizowania drukarni, chociaż zależy w którym okresie okupacji. Może z początkiem okupacji do takiej wielkiej różnicy nie ma, bo tam też na powielaczach jakieś drukowano. Były też pisma wydawane na maszynie, tak jak tutaj właśnie w 82. Ale jak już się to rozwinęło, no to struktury, prawda, zwłaszcza akowskie, Państwowe Zakłady Wydawnicze i Rutkowski, prawda, no to oni zrobili po prostu fabrykę, prawda, podziemną tu w Warszawie. Co się wszystko zresztą skończyło właśnie, tak jak mówiłem przed chwilą, że Niemcy to odkryli i zabili wszystkich, co tam byli. To jest, nie wiem czy Państwo wiedzą, to jest Niepodległości, ruch trasy mniej więcej. Tam była zrobiona wielka, właściwie ktoś powinien to kiedyś się tym zająć, jakoś upamiętnić. To w 1944 roku Niemcy tam weszli i doskonale ukryta wielka podziemna drukarnia prasy konspiracyjnej. Wchodziło się chyba nawet z tego domu, który tam stoi na rogu. Dobra. To jest inna, więc to są różnice zasadnicze, prawda? No i oczywiście skutki też są jakby istotne, bo prasa drukowana w tej drukarni, no to ona właściwie była tak czytelna, tak dobrej jakości, że Solidarność w zasadzie nie mogła sobie pozwolić na taką jakość druku, chyba że na dojściach. Chyba że na dojściach. I na dojściach różne rzeczy drukowano, ale w zasadzie chyba nie takie, jak tu są opisane, raczej książki. Co to są dojścia, przepraszam. Dojścia to jest stara metoda, jeszcze używana przez ruch rewolucyjny sprzed roku 14, czyli wejścia do drukarni oficjalnej z łapówką, albo jak wtedy z pistoletem, no to Solidarność tego nie robiła. I zmuszenie, że tak powiem, drukarzy do wydrukowania nakładu całego jakiegoś czasopisma. Więc Solidarność oczywiście tego nie robiła, ale na dojściach bywały różne rzeczy drukowane, no, za łapówkę, no po prostu. Ale to raczej książki. I to jest oczywiście metoda ryzykowna, bo może łatwo wpaść można, bo ten może donieść albo, prawda, no dobra, nie będę tego tematu rozwijał. W każdym razie ja bym powiedział, że te różnice przede wszystkim na tym polegają. Natomiast jeśli chodzi o skalę nakładów, ja nie pamiętam ile biuletyn informacyjny AK miał nakład.
Niecałe 50 tysięcy maksymalnie. No, to dochodził Tygodnik Mazowsze w okresie, że tak powiem, już tym lepszym, zwłaszcza druga połowa lat 80., to on tak dochodził. 40, 50, 60. No więc to jest skala porównywalna. To jest skala porównywalna. To bardzo ciekawe pytanie. Znaczy, no, można by, że tak powiem, je spróbować rozwijać, ale to tak ja w tej chwili na gorąco próbuję sobie odtworzyć. Ale no tak, no też, prawda, osobne zespoły dziennikarskie, odłączenie drukarni od zespołu redagującego. Te rzeczy, że tak powiem, ten alfabet taki konspiratora był tutaj używany. Natomiast jeszcze jedno może trzeba powiedzieć a propos też tych nakładów i walki Służby Bezpieczeństwa. To jest cenne sprzed roku 80. Ja to nawet opublikowałem w jednej z książek, takie ich obliczenie. Oczywiście tych liczb nie pamiętam w tej chwili. Takie zestawienie, które zrobili w MSW chyba w 79 roku. Ile oni zwijają, że tak powiem, w trakcie rewizji, wpadek różnych. I potem oni sobie przeliczali, że zwijają mniej więcej 1/4 nakładu. I na tej podstawie wyliczali, jak idzie nakład. To znaczy zwijali coraz więcej. I tam w końcu 89, to jeśli dobrze pamiętam, około w ogóle 1 000 000 egzemplarzy kartek wydrukowanych zwinęli. No więc przeliczali, że skala tego, że tak powiem, obiegu jest ogromna. Ogromna. Jak wziąć punkt wyjścia, czyli powiedzmy 77, to jest tak naprawdę punkt wyjścia, do 79 to jest 4-5-krotna skala. Oczywiście po roku 80, no to, czy 81, bo 81 to ta prasa niecenzurowana wychodzi w zasadzie legalnie, jest legalnie rozpowszechniona, ale po 13 grudnia, no to tak samo jest, prawda? Ona rośnie. Ona rośnie pod względem nakładów i pod względem tytułów. I pod względem objętości jest coraz więcej tego. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Teraz mam takie pytanie do autora. Nie będziemy go prosili o ocenianie własnej książki, ale chciałbym, żebyś, Janku, jeśli możesz, podzielił się z nami trochę zbieraniem relacji, to znaczy jak to wyglądało. Czy miałeś jakieś trudności w docieraniu do osób, które pracowały w redakcjach? Na ile chętnie te osoby dzieliły się z tobą swoimi wspomnieniami, czy może był ktoś na przykład, kto odmówił odpowiedzi i w jakiś sposób to uzasadnił? Ja dziękuję za to pytanie. Trochę jeszcze nawiążę to się do tego, o czym mówili moi przedmówcy. W ogóle zaznaczę tylko, że no napisałem już na temat podziemnego dziennikarstwa 800 stron i czuję, że nie mam już wiele więcej do powiedzenia, zwłaszcza po tak znakomitych przedmówcach, którzy dużo na ten temat powiedzieli. Nie będę oczywiście oceniał swojej książki, ale powiem, jaki był mój zamysł i z czego w ogóle wyrósł ten pomysł na tę książkę. Kiedy zaczynałem ten projekt w 2008-2009 roku, to tak naprawdę była tylko jedna książka na temat drugiego obiegu. Książka Szczepana Rutki o Wrocławiu. I było dużo książek o Solidarności, ale w zasadzie ten drugi obieg tam, no było zaznaczone, że on był i w zasadzie niewiele można było jakby tak analitycznie zrozumieć tych książek na temat tego, czym on był. No natomiast ja, jak zaczynałem to badać, no to byłem absolutnie przekonany, że to nie jest tak, że drugi obieg był organem Solidarności w podziemnej, tylko de facto był jej główną formą istnienia. Zwłaszcza im dalej od wprowadzenia stanu wojennego, im mniej udają się strajki, tym bardziej. No więc postanowiłem taką książkę napisać. Nie chciałem, żeby to była książka, która byłaby właśnie tylko takim informatorem, jakie były pisma, kto był w nich redakcjach, właśnie żeby opisać na przykład wszystkie pisma, choćby warszawskie. To też, tego typu publikacje też mają głęboki sens. Trochę robimy to w Encyklopedii Solidarności, no ale ja chciałem, żeby, bo to co innego. Chciałem rzeczywiście, żeby była to książka o ludziach. I to książka jakby, nie chodziło mi o to, żeby ktoś mógł tylko w tej książce przeczytać, że Helena Łuczywo kierowała redakcją Tygodnika Mazowsze, a Czesław Bielecki był publicystą tego pisma. Chodziło mi o to, żeby ktoś przez tę książkę trochę poznał tych ludzi, żeby napisać o nich coś więcej, żeby ktoś był w stanie zrozumieć, może trochę sobie wyobrazić tę scenę, kiedy Czesław Bielecki kłóci się z Heleną Łuczywo o skróty w tekstach, żeby mógł sobie wyobrazić
tę scenę, kiedy Helena Uczywo za ujawnienie się i zaangażowanie zbyt duże wolność i pokój kłóci się z Gwidonem Zlatkesem, który opuszcza później redakcję Tygodnika Mazowsze, żeby poznał trochę charakter tych ludzi, kim oni byli, jacy oni byli, jakie to miało przełożenie na to, czym był ten ruch. No bo często w tych publikacjach jakby na takim poziomie makro, no to mówimy o ruchu, strukturze, o solidarności, no która jakby nie wiemy, co za tym stoi. A za tym stoi nie tyle te firmy, te pisma, o których mówimy, które są tylko pewnymi jakby nazwami konkretnych grup ludzi, konkretnych sieci społecznych, które wydaje mi się zasługują na opisanie. Chciałem to w tej książce pokazać ludzi z krwi i kości. O każdym, kogo dotarłem, o kim miałem informację, napisać coś więcej. No z tym wiązało się też niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo takie, że pisałem aż o 7 pismach. Na pewno nie udało mi się napisać o każdym, kto był zaangażowany w ich tworzenie i sporo osób będzie mogło mieć pewnie słuszne pretensje, że o nich w książce nie ma, bądź jest o nich za mało. Ja mogę tylko posypać głowę popiołem i przyznać, że rzeczywiście tak jest. No ale jest to pewien moim zdaniem koszt, który warto było ponieść po to, żeby spróbować pokazać pewne zjawiska, a nie tylko właśnie wyliczać nazwiska. Starałem się tych relacji przeprowadzić jak najwięcej, rozmawiać nie tylko z redaktorami naczelnymi pism, rozmawiać nie tylko z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi, którzy właśnie znajdują się w stopce redakcyjnej, ale też ludźmi, którzy czasem w tych stopkach redakcyjnych nawet pod pseudonimami się nie pojawiały. Rozmawiałem kiedy we wszystkich na przykład publikacjach na temat pisma KOS można było przeczytać, że Leszek Kost był członkiem tej redakcji, pan Leszek chyba jest na sali, no w tych publikacjach nie było napisane, że właściwie wszystko, co robił razem ze swoją żoną Joanną. Z nią też rozmawiałem. Chciałem też oddać trochę doświadczenie tych rodzin, ludzi, którzy też w tym tak naprawdę uczestniczyli. Te relacje były bardzo różne. Były czasem krótkie, dotyczyły konkretnych spraw. Najczęściej były to takie długie relacje o całej działalności podziemnej, gdzie drobiazgowo dopytywałem o przeróżne szczegóły. Ludzie często mówili, że nie pamiętają. No, czasem się czułem trochę jak właśnie taki esbek, który musi tę konspirację trochę złamać. Tak? No, ale ta konspiracja i upływ czasu działała tak, że sami państwo padali jej. Państwo, mówię do osób zaangażowanych i ofiarami. Po pierwsze, już wtedy chodziło o to, żeby pewnych rzeczy nie wiedzieć, nie mówić o nich, nie dopytywać, nie rozmawiać o nich. Do tego doszedł jeszcze upływ czasu. Stąd też w tej książce są pewne pomyłki, czasem dość zabawne. Natomiast w tych relacjach chodziło mi nie tylko o tę działalność, ale też o to doświadczenie bycia w podziemiu, bycia podziemnym dziennikarzem, bycia podziemnym drukarzem, co to tak naprawdę oznaczało. Te relacje starałem ze sobą porównywać, często drobiazgowo, pokazywać jak to się zmieniało, jakie były na przykład konflikty, jakie były spory. No często jest to niemożliwe ustalenie, jak było. Mamy dwa słowa, słowo przeciwko słowu i trudno jest to powiedzieć. Czasem tak naprawdę obie osoby mają rację. Jedna mówi, że drukowano u niej, druga, że u tej drugiej. Wzajemnie o sobie nie wiedziały. Mogło być to polem konfliktów. Tutaj Maciek Żuczkowski pytał o odmowy rozmów. No spotykałem się z tym bardzo rzadko. Na ogół ludzie raczej byli chętni. Raczej miałem takie poczucie, że to ja nie zdążę, nie jestem w stanie porozmawiać z tyloma osobami, iloma powinienem, niż żeby mi brakowało tych relacji. Chociaż nie znaczy to, że takich odmów nie było i one były z najróżniejszych powodów. Najczęściej były to tak naprawdę nie tyle odmowy, co stwierdzenie, że ktoś nie miał czasu w danym momencie. Później się okazywało, że ten czas jakby nadal ta osoba nie ma czasu i w sumie nie udaje się porozmawiać. Jeden z podziemnych dziennikarzy jednego z PiS powiedział mi, że on już udzielał relacji pewnej historyczce,
No i znacznie mu się przyjemniej odpowiadało na pytania pięknej kobiety, więc mi to tylko tak ogólnie powie. No to jest w sumie zabawne, ale pokazuje poważny problem wpływu i interakcji, jaka jest między pytanym a pytającym. No, tam była ona kiepska, ale na ogół wydaje mi się, że ona była dobra, że jakby udało mi się jakoś też zaskarbić sobie zaufanie osób, z którymi rozmawiałem. Też były osoby, które pokazały mi swoje dokumenty. W przypadku niektórych relacji po już przeprowadzeniu takiej jakby normalnej rozmowy prosiłem o komentarz do dokumentów SB. No tu przypominam sobie takie śledztwo z kilkoma panami z redakcji Tygodnika Wojennego, z Piotrem Stańczykiem, z Janem Strękowskim, nad tym, kim mógł być TW Jakob, jeden z tajnych pracowników, który przez moment tam miał dojście do redakcji. W końcu udało mi się ustalić, kim jest ta osoba, z imienia i z nazwiska, chociaż nie dzięki relacjom, bo i wtedy oni, panowie, prawdopodobnie nie znali z imienia i z nazwiska, tylko dzięki ewidencji służby bezpieczeństwa. Jest ona w książce, ale mniejsza o nią, to nie była specjalnie ważna postać. No, czasem odmówiły mi osoby, które były w bardzo, bardzo już zaawansowanym wieku. Znaczy, jeśli mówimy o Solidarności, o działaczach Solidarności, na ogół mamy przed oczyma ludźmi no, 70-letnich, 60-letnich. No, ale trzeba pamiętać, że to najstarsze pokolenie ludzi czynnych w latach 80. Albo już nie żyje, albo już jest bardzo, albo w momencie powstawania książki był bardzo zaawansowany wiekowo i dwie takie osoby po prostu nie były w stanie udzielić mi relacji, nie były na siłach, ale nie miałem żadnych takich historii, żeby ktoś mi odmówił, bo nie życzy sobie w ogóle rozmów w tamte czasy, ani nikt mi nigdy nie powiedział, że to jest konspiracja i on nie będzie o niej opowiadał. Co też pokazuje różnicę, bo prawda o konspiracji AK-owskiej niektórzy bardzo długo nie chcieli opowiadać o pewnych sprawach, czując, że o nich się nie powinno. Jeszcze jeśli mogę, tak, tylko tak. Trochę do tych pytań, które zadał Maciek, jeśli chodzi o to, dlaczego władze na to pozwalały. To jest skomplikowane pytanie. Znaczy ja przebadałem 7 pism i w ich przypadkach władze ponoszą głównie spektakularne porażki, natomiast to nie jest reprezentatywne. Wiemy dobrze, że były też te inicjatywy, które władze PRL-u no, kontrolowały, a może nawet inspirowały, wydawnictwo Rytm, wydawnictwo Myśl, w Krakowie oficyna literacka. No a w przypadku tych pism jest inaczej. Zastanawiając się na tym, dlaczego ci funkcjonariusze ponieśli porażkę, to powiedziałbym tak. Oni bardzo często lubili w tych raportach na górę pokazywać, że oni lekceważą ten ruch. Ale jeśli spojrzę często po tym, jak ponieśli porażkę, mówili, a to takie nieważne. Ale jeśli spojrzę na niektóre kilka konkretnych dokumentów, to one mi też dobrze oddają jakby pewien problem taki w ogóle w filozofii myślenia o tym, jak się robi politykę funkcjonariuszy SB, a która była skrajnie inna od Solidarności. Oni mieli właśnie wizję ruchu scentralizowanego, gdzie jest jakiś jeden kierownik, który tutaj rzuca na kolejne odcinki swoich żołnierzy. No tymczasem był to ruch oparty na tych zdecentralizowanych sieciach społecznych. No po drugie trzeba powiedzieć, że ten ruch tworzyły no, jakby trochę tak wychodzi może cukierkowo, ale bo mówię do państwa i o państwie, ale ruch ten tworzyły elity polskiej inteligencji. Oczywiście były tam też, zwłaszcza w przypadku niektórych pism, Woli czy CDN-u, ważna ta część robotnicza, ale generalnie byli to ludzie wykształceni, no często przekraczający znacznie horyzontami intelektualnymi funkcjonariuszy, którzy no jakby mieli zadanie wygrać w tej jakiejś rywalizacji, w tej grze. Przypominam sobie przesłuchanie, czy taką rozmowę z Konstantym Gebertem, którą w pierwszych dniach stanu wojennego przeprowadził jeden funkcjonariusz, który wezwał go na przesłuchanie. No i w zasadzie widać z tego dokumentu, że ten funkcjonariusz był bezradny. Tam później też weryfikowałem to z relacją. Konstanty Gebert powiedział, że on w ogóle nie rozumie, po co on tu jest, albo niech go aresztują, czy internują, albo niech go wypuszczą i dadzą mu święty spokój.
oni jeszcze próbowali nawiązywać do przodków Konstantego Geberta. Tu odpowiedź też, ja to cytuję w dokumencie, co ta historia jest dosyć zabawna. Funkcjonariusz, który odbył tę rozmowę i zwolnił Konstantego Geberta, pisze, no, że jego zdaniem Konstanty Gebert nie będzie już działał w opozycji. Z pewnością nie. No i wtedy jego przełożony napisał, że po takim że to wyglądało, jakby to Konstanty Gebert przesłuchiwał funkcjonariusza i że po takiej rozmowie on powinien trafić od razu do aresztu, a nie być zwolnionym. Podobnie pamiętam, jak Tomasz Trepka, nie wiem, czy jest obecny na sali, który był głównym organizatorem poligrafii tego samego pisma, w którym działał Konstanty Gebert, był też w pewnym momencie przesłuchiwany i ci funkcjonariusze byli bezradni. Piotr Stasiński, który został w styczniu 1982 roku zatrzymany przed Pałacem Staszica z torbą, w której oprócz maszyny do pisania miał 500 egzemplarzy Woli, jakieś materiały dla internowanych, powiedział funkcjonariuszowi, że on po prostu miał to przenieść, on nie wiedział, co tam jest. Wymyślił sobie osobę, Karol, która kazała mu to przenieść. On ma sprawę sądową i ostatecznie oni de facto całą tę idiotyczną historię przyjmują za prawdę. Nie wiem dlaczego, ale dostają tylko wyrok w zawieszeniu, podczas tak naprawdę mogli dać ten wyrok znacznie wyższy. I oczywiście coś w tym jest, że władze PRL-u trochę to lekceważyły, bo też niekoniecznie zajmowały się tym najbardziej te jakby sprawne struktury, nie wiem, kontrwywiad albo biuro studiów. Ale jeżeli spojrzę na te dokumenty kontrwywiadu dotyczące Tygodnika Wojennego czy biura studiów, które właśnie zajmowało się Tomaszem Trepką, to tam też widać było pewną bezradność. Nie wiem, może kluczem do tego jest historia, o której opowiedział mu jeden z podziemnych dziennikarzy, że kiedy miał on w ramach amnestii jakby zgłosić się i zadeklarować, że rzekomo zaprzestanie działalności, to pilnujący go funkcjonariusz zostawił go samego na korytarzu, bo usłyszał informację, że tam w sklepie naprzeciwko coś można dostać i że chciałby stać w kolejce. No może oni już myśleli w ogóle o innych kategoriach i ci funkcjonariusze nie byli ideowcami. Nie chcę dokonywać ogólnień, ale no, te historie, które pisałem, pokazują wyraźną porażkę tego systemu. Coś muszę dopowiedzieć, bo powiem, że za daleko poszedłeś. To znaczy, to nie jest też tak, że oni tego nie zwalczali. Jeżeli weźmiemy, powiedzmy, statystykę wewnętrzną resortu, kto jest uwięziony, oni mieli taką, z jakiego powodu, to powiedzmy pomiędzy 83 a 86 rokiem, to wyraźna większość ludzi, którzy siedzą za bibułę, za współorganizowanie albo kolportaż. To jest główny powód aresztowania, sankcji prokuratorskich. Więc to nie jest tak, że to oni lekceważyli. Ale też z drugiej strony, patrząc, że tak powiem, od strony no, policji, to cała ta polityka Jaruzelskiego była dysfunkcjonalna z ich punktu widzenia, bo tak ledwie kogoś wsadzili, to zaraz przychodziła amnestia. I w zasadzie oni nie mogli liczyć na coś, co się dzisiaj nazywa aresztem wydobywczym. Że mają bardzo długo człowieka i on w końcu pęknie. Już taka, bym powiedział, najbardziej w IPN-ie warta analizy, ja to kiedyś czytałem, sprawa to jest słynne, że tak powiem, wpadki w regionie Mazowsze w 83 roku, po tym słynnym bujak o Kożuch i tak dalej, Mała Chostka. Oni aresztowali wtedy no, ze 40 osób z kręgu, właśnie to tam nie były osoby z pisma akurat, ale że tak powiem z kręgu kolportażu głównie regionu Mazowsze. To były osoby młode, osoby nieszczególnie im znane. No i wszystkie tam, że tak powiem, trzymali od tego marca i próbowali przesłuchiwać, między innymi na okoliczność struktur, mieszkań, lokali konspiracyjnych, sieci łączności. Ci ludzie się zachowywali korekt,
nie, czy nie sypali, nie te. No ale oczywiście to była dramatyczna sytuacja, ci młode, większość dziewczyn zresztą, wsadzona. No oczywiście tam widać w tych, ale niektórzy, niektórzy zaczynają trochę pękać, no tak bym powiedział, delikatnie. Zaczynają trochę, gdzieś tam, prawda, koło czerwca. No ale w lipcu jest amnestia. W lipcu jest amnestia 83 roku i oni wszystkie te osoby muszą zwolnić. A zatem, że tak powiem, z punktu widzenia śledczych bezpieki, no to jest katastrofa. No, ledwo coś zaczęli ustalać, mają tych ludzi, przychodzi amnestia, oni wszystkich muszą zwolnić i śledztwa nie ma. Niektóre z tych osób będą aresztowane w następnych, prawda, jakichś odsłonach, ale już nie taka duża grupa. A to śledztwo na mocy amnestii, że tak powiem, zostało zamknięte. No, więc to też, jeżeli na to patrzymy od tej strony, to jest nie tylko kwestia, jakbym powiedział, takiego odpuszczenia, ale też ogólnej polityki reżimu, która, dlaczego oni tak robili, no to już trochę wykraczamy poza ten temat jakby, ale myślę, że to warto o tym jednak sobie powiedzieć, bo raczej ta strategia Kiszczaka i MSW i w ogóle bezpieki, raczej polega na tym, żeby ludzi zniechęcić, żeby oni po prostu przestali, żeby się poczuli zmęczeni, poczuli, że to nie ma sensu. No, tak działa nie w ten sposób, niż, że tak powiem, na twardo ich zniszczyć. To jest też w związku z tym różnica z taką prawdziwą okupacją. Tu nie chodziło o to, żeby kogoś tak zniszczyć, żeby on już, że tak powiem, nigdy nie stanął na nogi, prawda, tak mu dokopać, tylko raczej, żeby go zniechęcić, żeby on stracił nadzieję, stracił wiarę, stracił poczucie sensu. No i dlatego aresztować, podtrzymać, wypuścić. I jeżeli pod tym względem, to oni mieli jednak dosyć skuteczni, no bo rzeczywiście skala opozycjonistów gotowych ryzykować się będzie zmniejszać. Jeżeli weźmiemy rok 83-85, to jest inna skala zaangażowania. Mniej osób chce udostępniać mieszkania, lokale się narażać. Jest poczucie beznadziejności, jakby odpływu fali chętnych. No. Ja tylko jeszcze ad vocem, to znaczy ja, jakby jeśli to zabrzmiało, jakbym mówił o lekceważeniu, to nie o to mi chodziło. Ten element oczywiście był, że oni nie doceniali, tak jak mówił prezes Kamiński. Natomiast ja bym chciał zaakcentować właśnie tę porażkę, że oni chcieli to zwalczać, próbowali i tymi metodami, na które mogli sobie pozwolić w tej dekadzie i w tym państwie, nie byli w stanie. W innych państwach bloku jakby pokazywali oni znacznie szerszą paletę represji i ich brutalności. Co do tego jakby zmniejszania się skali zaangażowania, to powiedziałbym, że można na to spojrzeć na dwa sposoby. To znaczy zmniejszało się skala zaangażowania w sensie liczby osób, liczby pism wydawanych. Ona już od 83 roku się cyklicznie zmniejsza. Dopiero w 87, kiedy jest amnestia, inne są represje, jest inaczej, ale na poziomie zaangażowania pewnej grupy ludzi, to zaangażowanie jest tak naprawdę coraz większe. To znaczy ten ruch się profesjonalizuje, staje się ruchem, w którym tych pism może jest mniej, ale działają one coraz lepiej, coraz sprawniej i jest w nim pewna wąska grupa, pewnie kilkunastu tysięcy osób, a wewnątrz niej pewnie kilku tysięcy osób tak bardzo aktywnych, co też było porażką tej władzy, bo one również właśnie takie osoby najbardziej aktywne próbowały na swój sposób łamać. Jest dużo osób, które poszły do podziemia po obozach internowania, gdzie w zasadzie obóz internowania to umiosł, żeby ich przetrzymać, skłonić do emigracji, spalić w cudzysłowie, żeby nie mogły działać, a tymczasem te osoby wracają, wchodzą do podziemia mimo tych wcześniejszych gruźb wobec nich. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takim przypadku właśnie, który trochę też chciałem oddać obok tych anegdot, tej jego jakby takiego kolorytu tamtej historii, tej konspiracji, no chciałem też dodać pewien dramat, który najlepiej symbolizuje postać Piotra Mazurka, współpracownika pisma KOS,
którego właśnie SB zniszczyło, tak? To znaczy zniszczyło go, zaszantażowało, skłoniło do podpisania współpracy, ścigało go, no doprowadziło go do popełnienia samobójstwa. Takich przypadków wśród osób podziemia było jeszcze więcej. Dziękuję. Cieszę się, że wywiązała się dyskusja między uczestnikami debaty, ale w związku z tym w drugiej serii pytań będzie już tak 3-4 minutki na osobę, bo bardzo chciałbym, żeby też sala miała możliwość wypowiedzenia się. No i będę prosił o przestrzeganie tego limitu czasowego, chociaż wiem, że nie będzie łatwo. Pytania dotyczą tym razem przede wszystkim podziemnego dziennikarstwa i tego, czym ono się różniło od tego jawnego, oficjalnego. Tutaj pan profesor też wspomniał, i też chyba pan doktor Olaszek, na temat tego, że były osoby, które pracowały i tu, i tu. W jaki sposób to wyglądało? Czy było to częste zjawisko, czy tylko zupełnie sporadyczne? Kolejna sprawa, czy dziennikarstwo podziemne było niezależne? Czy można je tak ocenić? Co zostało też z tych doświadczeń tego dziennikarstwa po roku 89? Czy w zasadzie wpłynęło to jakoś na przykład na prasę lat 90? I czy możemy mówić o jakimś takim specjalnym dziedzictwie tego dziennikarstwa? I może tym razem byśmy zaczęli od drugiej strony, czyli no może od pana profesora. Znaczy dziennikarze z prasy oficjalnej w prasie podziemnej to jest kilka kategorii właściwie osób, bo trzeba pamiętać, że mała to może była grupa, tak mi się wydaje, ale jednak ludzi, którzy, prawda, nabywali doświadczeń zawodowych w prasie oficjalnej, a potem pracowali w prasie podziemnej. No taką osobą był na przykład Kazimierz Dziewanowski. O, to jeszcze, prawda, czas biuletynu sprzed roku 89. Taką osobą była ważna w latach 80. Wanda Falkowska, dziennikarka od spraw prawniczych. Ernest Skalski do tej kategorii się zalicza, czyli przegląd wiadomości agencyjnych. Krzysztof Czabański do tej grupy się zalicza, który, prawda, zaczynał może nie tak długo, ale w tygodniku Kultura do 13 grudnia. Takich, no i więcej, Giełżyński, prawda, Fikus, no to właśnie tak spokojnie można by wymienić na pewno ze 20 nazwisk, Osenka, prawda, tutaj, no takich dziennikarzy było całkiem sporo. Dziennikarzy, publicystów, którzy funkcjonowali kiedyś w pismach cenzurowanych, oficjalnych, a potem sukcesywnie, stopniowo, bo ta grupa się poszerzała, współtworzyli prasę podziemną. To jest jedna grupa. Druga grupa to była taka, która, bo ci, o których tutaj mówiłem, już nadziemnie w ogóle nie funkcjonowali. Na ogół mieli zakaz publikacji, byli, że tak powiem, odpowiednio notowani przez bezpiekę i tak. Ale są tacy, którzy trochę tu, trochę tam. No bez przemyślenia sprawy by mi było dosyć trudno takie nazwiska wskazać, ale myślę, że były, zwłaszcza jeżeli połączyć je z oficjalnymi pismami, no nie politycznymi, tylko na przykład prasą kulturalną, środowiskową. Andrzej Fliszke był taką osobą. Nie, nie, to ja osobno, bo to jest prasa, bo katolicka to jest w ogóle, właśnie trzecia kategoria to jest prasa katolicka. Czyli to jest, prasa katolicka dzieli się powiedzmy na dwa nurty, jeżeli już tutaj to uporządkować. Czyli ta, która wychodziła do powiedzmy 80 roku, no to jest bardzo mała grupa, przede wszystkim Tygodnik Powszechny, Więź, Znak, no nie wiem co jeszcze. I ta, która się pojawi nowa po roku 82 realnie, czyli to jest właśnie Powściągliwość i Praca, to jest Przegląd Katolicki, to jest trochę zmieniona formuła, bo nie pamiętam, kiedy jest wznowiony Gościa Niedzielny. Tu są, że tak, i to jest osobny obiekt na ogół. Tam, że tak powiem, ci dziennikarze, zwłaszcza jeżeli myślę o Powściągliwości i Pracy, bo tam dosyć dobrze znałem to środowisko, no to byli ludzie, że tak powiem, normalnie funkcjonujący, jakby można powiedzieć, na dwóch etatach, jeśli to tak niedosłownie, nie chodzi o pieniądze, chodzi o jakby podział czasu, prawda, że jednocześnie i tu, i tu.
No a takim powiedzmy symboliczną postacią już absolutnie to jest Jan Dworak, prawda, który był sekretarzem redakcji Przeglądu Katolickiego, więc oficjalnie wiadomo, sekretarz redakcji to jest najważniejsza osoba w redakcji. Tam się do niej teksty zanosi, tam on wszystkiego pilnuje, żeby było na czas i tak dalej, a jednocześnie był kluczową postacią Przeglądu Wiadomości Agencyjnych Podziemnego. Więc to już jest, że tak powiem, dwa etaty na samym, że tak powiem, na najważniejszych, można powiedzieć, pozycjach w obu pismach. Ale to była sytuacja relatywnie często spotykana. No, Janek tutaj mówi o mnie, no tam o mnie jak o mnie. Ale oczywiście ludzie w więzi, w naszej redakcji też różne rzeczy robili podziemnie, bardziej lub mniej aktywnie. I to jest o tyle szczególna grupa, że przynajmniej od pewnego momentu oni nie musieli mieć żadnego dyskomfortu psychologicznego, że to działają w prasie oficjalnej, się poddają cenzurze i tam, bo nie musieli niczego złego robić. Znaczy to, że tak powiem, myślenie było takie same po obu stronach barykady. Decydowały, że tak powiem, pragmatyka, no, że pewien tekst łatwiej i można puścić więzi, dajmy na to, a pewnego tekstu się nie da, no to do podziemia idzie. No w ten sposób to mniej więcej tak funkcjonowało, tak samo w Tygodniku Powszechnym, w tych, czy właśnie w Powściągliwości i Pracy, czy w Przeglądzie Katolickim, więc to jest ta część odpowiedzi, a po niezależność, no niezależność, oczywiście, że niezależność w tym sensie, że te pisma na ogół chyba wszystkie, nie przypominam sobie jakiegoś wyjątku w tej chwili, no to ludzie robili to na własną odpowiedzialność i tam pisali to, co myśleli. Oczywiście zawsze problem niezależności jest taki, na ile jesteśmy lojalni wobec swojego środowiska, na ile ograniczamy się, że tak powiem, w wynoszeniu jakichś kłótni na zewnątrz, na ile, że tak powiem, jest, ale to są takie rzeczy, zawsze są. W każdym, że tak powiem, działalności jakiejś, czy legalnej, czy nielegalnej, no stosujemy pewne, że tak powiem, trochę inaczej wobec swoich patrzymy, a inaczej, że tak powiem, osób, z którymi nie łączą nas żadne sympatie, już nie mówię o konfliktach. Więc jeżeli mówimy o niezależności, no to była to normalna niezależność jak najbardziej. A po 89 roku wpływ, to jest trudna sprawa i to by trzeba, że tak powiem, osobno przeanalizować w różnych układach środowiskowych. No oczywiście Tygodnik Mazowsze się zlikwidował i przeszedł do Gazety Wyborczej. To można powiedzieć, że jest bezpośrednia kontynuacja. Gazeta Wyborcza jest ciągiem dalszym Tygodnika Mazowsze i nawet jak tam jacyś ludzie się odsuną czy nie wejdą, to po pierwsze są to wyjątki, a po drugie to też będzie z czasem tam następował. Niektóre osoby też tam weszły z Przeglądu Wiadomości Agencyjnych, z tego kręgu, a inna część, tu jest Jan Doktor na sali, może zabierze głos, no jakby nie chciała się podporządkować istniejącej jeszcze wtedy cenzurze, próbowała kontynuować działalność niezależną, no ze skutkiem takim sobie, powiedzmy, ale przez pewien czas ich pismo było ważnym pismem, gdzieś do wiosny roku 90. Jakby to wyglądało w przypadku innych grup i środowisk, no naprawdę by trzeba się dobrze, że tak powiem, przyjrzeć temu, ale na ogół, że tak powiem, ci ludzie po roku 89 wchodzili w różne segmenty, że tak powiem, życia publicystycznego, gazetowego, no. Prawda, część grupy Woli znalazła się w tygodniku Solidarność, jak go przejął Jarosław Kaczyński, a no inni nie oczywiście, więc no, to by trzeba przeanalizować dokładnie jakby po liniach, znaczy takich bezpośrednich kontynuacji poza wyborczą to chyba nie było. Dziękuję. I teraz, no, może autora książki poprosimy i też taką krótką wypowiedź z Wojtkiem. Tak, ja powiem się bardzo krótko, dokonam dobrowolnej abdykacji z dłuższej wypowiedzi. Powiem tylko jedno, jeśli chodzi o różnicę między tą prasą oficjalną, no bo wszyscy wiemy, że bibuła miała taki sobie druk często. Te pisma, o których ja piszę, no to były w zasadzie jedne z najlepszych, najlepiej robionych pism, zwłaszcza Tygodnik Mazowsze czy Przegląd Wiadomości Agencyjnych, to były pisma bardzo dobrej jakości technicznej, wyróżniające się pod tym względem.
Mało kto dzisiaj czyta gazety oficjalne z lat 80. Ja kiedyś przy innym projekcie dużo, dużo ich czytałem. Jeśli porównać sobie pod względem tej jakości technicznej, no może nie tygodnik Polityka, który oczywiście no był nieporównywalnie lepszej jakości niż Bibuła, ale choćby pisma takie jak Tu i Teraz, na przykład takie pismo z lat 80., czy na przykład Żołnierza Wolności, to naprawdę już mówię tylko o tym aspekcie technicznym. Tam często te litery się zlewały i wyglądało to po prostu gorzej niż w niektórych pismach podziemnych. Przypomina mi się taka historia, którą opowiadała mi Aleksandra Zawłocka, związana z pismem Wola, po 89 roku również dziennikarka, że oni w tym środowisku, w środowisku Woli, też przy okazji innych pism, które tam wokół tego powstawały, wykorzystywali komputery pod koniec lat 80. A kiedy pracowała w Ekspresie Wieczornym, który chyba w pewnym momencie zaczął się nazywać Super Ekspresem, to jeszcze komputerów nie było. Jeszcze skład nie odbywał się komputerowo, więc nawet pod względem technicznym ta prasa w pewnym momencie zaczęła doganiać, a w niektórych sprawach wyprzedzać prasę oficjalną. Dziękuję, panie prezesie. To taka pierwsza różnica, która mi przyszła do głowy, no to jest różnica czysto techniczna. Znaczy, dziennikarstwo podziemne jest o tyle trudniejsze, że mamy do dyspozycji dużo mniej miejsca, przestrzeni na swój tekst, co po pierwsze oznacza konieczność dużo większej selekcji materiału, ale też zwartości myśli, zwłaszcza jak ktoś miał, a wiele osób miało te ambicje, żeby jeszcze ten tekst był dobry literacko, nie tylko precyzyjnie przekazywał jakąś ideę czy jakąś myśl, więc jest to większe wyzwanie i można powiedzieć takie prekursorstwo, tak, nie wiem, komunikacji twitterowej czy facebookowej, gdzie też ta liczba znaków jest niezwykle ograniczona. Jeśli chodzi o niezależność, no to właśnie z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to było to dziennikarstwo, które nie podlegało wymogom cenzury, ale z drugiej strony to, o czym mówił pan profesor Friszke, no ten element autocenzury jednak występował, tak? Autocenzury, no jakby wynikającej chociażby z troski o pewne dobro wspólne, ale też pan doktor Olaszek opisuje kilka istotnych sporów na tym tle związanych z tym, czy dany tekst puszczać, czy jednak nie, tak? Jaka jest granica, którą można sobie postawić właśnie ochrony dobra podziemnej Solidarności, a gdzie to zacznie szkodzić na dłuższą metę, więc jakby tych dylematów było też całkiem sporo. Nie zgodziłbym się z panem profesorem, że większość, czy duża część, jak to padło, osób związanych z podziemnym dziennikarstwem później w jakiej formie się odnalazło w innych, powiedzmy, obszarach. Wydaje mi się, że to jest perspektywa właśnie bardzo ściśle warszawska i też tylko tych najważniejszych pism. Myślę, że jak spojrzymy szerzej, to absolutna większość osób związanych z podziemnym dziennikarstwem zajęła się czymś innym. Znaczy znaczna część po prostu wróciła do tego, co było ich głównym zajęciem, pasją, powołaniem życiowym wcześniej, co zeszło na plan dalszy w momencie, no, kiedy trzeba było się zająć tym, co było istotniejsze. Część odkryła sobie jakieś nowe powołania, nie wiem, związane chociażby z wolnym rynkiem. To też ciekawy aspekt, też już opisywany. Podziemne dziennikarstwo, czy drugi obieg jako pewna szkoła wolnego rynku, tak, pewnych mechanizmów, które można było później wykorzystać w nowej rzeczywistości. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak jest to frapujące pytanie, dlaczego tak niewiele pisma bezpośrednią kontynuację. Prawdę mówiąc, tak się zastanawiam, na pewno pan doktor Olaszek jeszcze coś dorzuci, ale gdybyśmy wzięli pisma, które się ukazywały wtedy, ukazują się dzisiaj pod tym samym tytułem, tak, niezależnie od zmian redakcji, to mi przyszedł tylko Czas Kultury. Karta jeszcze jest. Dobrze, Przegląd Polityczny. Przegląd Polityczny Głos. 4. Obóz. 5. Z 6 tysięcy tytułów. Tak? Z których kilkaset to nie były efemerydy, tylko pisma ukazujące się przynajmniej przez kilka lat. I nie mam oczywiście gotowej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało, bo wiemy, że jakby PWA nie jest jedynym przykładem pisma, które próbowało się utrzymać na powierzchni i to nie wyszło. Tych prób kontynuacji było znacznie więcej. No jest to pytanie, dlaczego tak się
tak się stało. Dlaczego też jakby odbiorcy przestali być zainteresowani? Dlaczego było pytanie o dziedzictwo, tak? Dlaczego no, sam blask tego dziedzictwa nie sprawił, że jakaś większa grupa tytułów niż 5. Pewnie jakbyśmy gdzieś przejrzeli jakieś mniejsze ośrodki, może byłoby ich 10, ale dalej jest to bardzo skromna liczba. Tak więc tym realnym dziedzictwem jest to, co jest niematerialne. To jest ta tradycja, która się oczywiście wpisuje w tą tradycję, którą rysowaliśmy na początku, którą można jeszcze przedłużyć do powstania styczniowego, tak? Do okresu przedpowstaniowego. Więc to jest jakieś to wielkie dziedzictwo w sferze symbolicznej, ale moim zdaniem jest to też takie trochę zapoznane dziedzictwo w sferze ideowej. I bardzo żałuję, że wciąż tak mało jest publikacji, które przypominają myśl ideową drugiego obiegu. Nie dlatego, żeby ona zawsze pasowała dokładnie do naszych dzisiejszych czasów, tak? Ale żeby jako pewna szkoła myślenia, czy politycznego, czy myślenia ideowego, jako pewne propozycje, które mogą inspirować do innych dzisiaj rozwiązań, to jest to dziedzictwo, które chyba jeszcze nie w pełni jest odkryte. Dziękuję. Pani doktor. To też dosłownie kilka słów do tego ostatniego wątku. Czyli mnie się wydaje, że tym najważniejszym dziedzictwem, też wracając do tego, co zostało powiedziane, to jest, czy kontynuacją, to jest ten sposób organizowania się polskiej inteligencji wokół tytułów. Te tytuły się zmieniają, tak? Natomiast no, ludzie mają tendencję do funkcjonowania w grupach, które no, mają jakieś swoje światopoglądy i rywalizują tymi światopoglądami. To wianka pracy też ładnie wygląda, pokazuje, z jednej strony współpracują, z drugiej strony ze sobą rywalizują. To się dzieje w zupełnie zmienionych warunkach po 1989 roku. Do tego kontekstu, do zmienionego kontekstu politycznego dochodzi zupełnie inny kontekst ekonomiczny i jedni się w nim znajdują dobrze, a inni się w nim po prostu nie znajdują. Natomiast tu dwie rzeczy jeszcze mi się wydają istotne. To znaczy zastanawiam się na ile... jedna, że poziom polskiej pracy w latach 90. jest bardzo wysoki. Generalnie jak się patrzy na, no, przynajmniej na te najważniejsze tytuły, to w jaki sposób informowano na temat wydarzeń na świecie, wydarzeń krajowych, to no, polskie dzienniki były na poziomie dzienników zachodnich. To też może być jakimś dziedzictwem tego wychowania na tej prasie, częściowo tym styku tego dziennikarstwa oficjalnego i opozycyjnego w latach 80. Natomiast to, co mi się wydaje takim trudniejszym dziedzictwem, z którym się trzeba jakoś uporać, to jest taka tendencja wśród polskiej inteligencji do opisu rzeczywistości w kategoriach my, oni, sporu, dychotomii. I to też mi się wydaje jest jakimś elementem, czy jest jakąś pokłosiem lat 80. A ostatnią rzeczą, najtrudniejszą, którą mi się wydaje, warto o niej pamiętać, prasa upada po tym, jak wchodzą nowe media. Znaczy ta forma ekspresji inteligencji wokół numerów prasowych, wokół słowa pisanego, wokół produkcji tego słowa pisanego, od kilkunastu lat się unieważnia na całym świecie i unieważnia się także w Polsce, więc także z tego punktu widzenia ta praca jest ważna, bo powiedziałam lata 80., lata 90., a potem no, ten sposób, współczesny sposób funkcjonowania ekspresji w nowych mediach jest zupełnie inny niż ten, który był przez te 150 lat organizował jakby myślenie ludzi. No takim tyle. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, mamy teraz mniej więcej pół godziny na dyskusję, pytania, na ewentualną jakąś polemikę i też odpowiedzi tutaj prelegentów, uczestników debaty, więc no, ja będę po prostu... O, tu będzie podchodziła koleżanka, może tutaj na początek po prawej stronie. I zbierzemy tak na początek ze 3 pytania, a później będzie odpowiedź i później może druga tura. Dziękuję. No, głupio mi jest mówić dobrze o książce, która mówi o mnie dobrze, więc nie będę powtarzał pochwał. Chcę tylko powiedzieć coś takiego, że utrzymać klarowną narrację przez 800 stron jako redaktor, szapuba. Znaczy to nie jest ani łatwe, ani proste. Natomiast chciałbym się czepiać paru rzeczy. Pierwsze czepnięcie i najważniejsze. Pan nas zdecydowanie za bardzo polubił.
To widać w tym, jak pan o nas pisze. Te dzikie trudności techniczne z wyniesieniem tego nieszczęsnego cyklopa z Politechniki, tak? I ani słowa, żebyśmy go ukradli. Ani słowa, że ten papier żeśmy kradli. Ja się przez całą wojnę bałem, że usiądę nie za to, że jestem podziemny dziennikarz, tylko że jestem złodziej. I nawet nie bardzo będę miał jak się tego wyprzeć. Podobnie spodziewałem się, że pan napisze więcej o wiarygodności informacji. Myśmy jechali na takim poczuciu, że przecież nie kłamiemy. Zgoda, nie kłamaliśmy. Ale puszczaliśmy nieprawdziwe informacje, byśmy nie sprawdzili, bo nie było jak sprawdzić. Pan troszkę o tym wspomina, ale to byłoby strasznie ciekawe, żeby zobaczyć, jak taka fałszywa informacja chodziła i jak stawała się prawdą, tak? No to Janek Lityński powiedział, że jak w lipcu napiszemy, że śnieg pada, to wszyscy uwierzą. To było niebezpieczne i to zasługuje na uwagę. I trzecia opustka, też pan trochę o tym pisze, ale mi się to wydaje ważne, jak bardzo sfeminizowana to była profesja. I to właściwie można się doszukać, jak się pana czyta, ale to, że w większości to robiły kobiety i że to nie tylko jedna mazowszanka, gdzie nie była kobieca redakcja, ale że to w znacznym stopniu kobietami stało, mam wrażenie, że to powinno było być bardziej wypunktowane. I dwie jeszcze uwagi, jeśli mogę. Jedno, pan złapał może najfajniejszy moment w historii mediów drukowanych. Te media oczywiście zdechły zaraz potem, dlatego że weszła konkurencja internetu. I myślę, że to jest wątek, który zasługuje na głębszą refleksję. Czy dla mnie demokracja to są ludzie, którzy się kłócą wokół kawałka zadrukowanego papieru? W ten sposób nie sposób się kłócić wokół ekranu komputera. I myślę, że to bardzo wpłynęło i źle wpłynęło na to, co się stało z demokracją w przestrzeni ostatnich lat 20. I myślę, że ten wątek zasługiwał na zauważenie. I już dwa drobniutkie przyczynki. Jeden, zasięg. Ja pamiętam, żeśmy wydrukowali kiedyś okulnik prokuratora z Płocka, kryminalnego prokuratora, który w ogóle się sprawami politycznymi nie zajmował, który informował swoich podwładnych, że jeżeli robią przeszukanie w mieszkaniu w sprawie, powtarzam, kryminalnej i nie znajdują wydawnictw niezależnych, to trzeba założyć, że mieszkańcy zostali ostrzeżeni. Innymi słowy, dla płockiego prokuratora sytuacja, w której w polskim mieszkaniu nie ma wydawnictw niezależnych, jest nienormalna. To, myślę, jest jakiś przyczynek do myślenia o zasięgu. I drugie, to moje nieszczęsne przesłuchanie, to nie to, że ja byłem taki hojrak, to było coś 20 grudnia, oni mieli w więzieniach i internatach nadkomplet i byle kogo nie brali. Dziękujemy serdecznie. Ja z tej samej redakcji, Wojciech Eichelberger, współzałożyciel KOSA. I też strasznie mi się podoba ta książka i bardzo dziękuję za ten niesłychany wysiłek i klarowność narracji, ale żałuję bardzo, że dwie najbardziej spektakularne akcje KOSA nie znalazły tutaj swojego miejsca. Pierwszą z nich było to, że w której zresztą osobiście uczestniczyłem, przekazanie mikrofilmów raportu Komitetu Helsińskiego na Zachód. To zostało opisane teraz w niedawno wydanej książce przez IPN na temat Komitetu Helsińskiego. A druga akcja, którą zorganizował, mam nadzieję, że tu obecny Krzysiek Turlejski, to było opublikowanie w New York Times naszego właściwie takiego tekstu, który demaskował ruchy pokojowe, młodzieżowe, które się wtedy burzliwie rozwijały na zachodzie Europy, szczególnie i w Stanach, jako agenturę sowiecką. I ten tekst, nasz tekst ukazał się na pierwszej stronie New York Timesa.
I tego, o tym historia będzie musiała zapomnieć, więc chciałem to przynajmniej w tym gronie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Jarosław Maciej Goliszewski, fotograf związany z PWA. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, wspierając tego, co Kostek powiedział, żeby nie być gołosłownym w przykładzie. Otóż przyznaję się, że sam wyprodukowałem fake newsa dla Pawia. Mianowicie była taka sytuacja, że MSW po Warszawie instalowało w różnych miejscach, na obiektach mieszkalnych, anteny. I ja taką, wydawało mi się, że taką sytuację wychwyciłem przy wieżowcu Róg Towarowej i obecnej Alei Solidarności. Sfotografowałem tam, że tam coś się dzieje, tam jest jakaś tego, to poszło w Pawiu to zdjęcie jako właśnie przykład, że demaskujemy działania SB, po czym się okazało, że ta ogromna konstrukcja to służy pod neon. Pod neon. Ja mam takie jedno pytanie, bo oczywiście już kupiłem to 15 minut temu, przejrzałem. Wydaje się to być ciekawa i dużo pracy, bo była włożona pozycja. Natomiast nie zauważyłem jednej rzeczy, która była pewnym ewenementem wtedy, a chyba powstała w 1987 roku, bo wydanie tego zaspowięczego było raz w miesiącu, czyli można powiedzieć umownie, że to był miesięcznik, a nazywało to się Dzwonek Niedzielny i była to gazeta mówiona, jak Państwo część może pamiętacie. To było robione przez niezależnych dziennikarzy. Jeżeli ja sięgam pamięcią, momencik, jeżeli ja sięgam pamięcią, to cały czas to się odbywało w kościele na Żytniej, a animatorami tego pomysłu, tak jak zapamiętałem, jak mam na zdjęciach, to była Roma Bratkowska i Aleksander Jerzy Wieczorkowski. I taka ciekawostka, każde wydanie tej gazety mówionej rozpoczynało się od użycia dzwonka i również w ten sposób to się kończyło. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I jeszcze jedno pytanie, zanim to oddam tutaj głos autorowi książki. Ja może nie pytanie, ale wielkie ukłony. Jan Kubo, nie wiem czy Państwo wiecie, niedawno wyszła kobyła wielka, taka olbrzymia, archiwum Wiktora Kulerskiego, który opracował Olaszek. Ja nie wiem, jak on to robi, ale Janku, no wielkie ukłony. Ja w przeciwieństwie do Geberta nie czytałem tej książki, ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że redaktorzy, ale ktoś to musiał drukować. Ja akurat siedziałem w celi z Chimiakiem, Szwajcerem, Zielińskim i jeszcze chyba jeszcze jeden jakiś był. To była taka czołówka przez drukarzy. Nie zapominajmy o tym, że wielu z nich zostało zamkniętych. Ktoś to przejął. Nie wiem, czy to w książce jest. Jeżeli jest, to świetnie. Tak jak wspomniałem, jest tutaj Wiktor Kulerski. On i chyba Krysię Starszewską gdzieś widziałem. Jest. Bo wychodziła świetna gazeta. To tak jesteśmy na fali nauczycielstwa i tego, co się w oświecie dzieje jakby. Warto, żeby oni coś na ten temat powiedzieli, bo w stanie wojennym tego było dosyć sporo do szkół adresowanych. Dziękuję. Ja może na te pierwsze, tak? Już mogę? Tak? Tak. Na te pierwsze pytania szybko odpowiem. Zarzut Konstantego Geberta o to zbytnie polubienie bohaterów jest poważny, tak? To jest jakby sprawa brzmiąca zabawnie, ale jest poważna. Znaczy ona dotyczy dystansu do opisywanych wydarzeń, żeby z jednej strony książka nie była demaskatorska, ale z drugiej nie była hagiograficzna. No ja starałem się tego uniknąć, to znaczy i mam nadzieję, że to jednak widać, że ja może nie piszę o kradzeniu powielacza dokładnie, tak? Natomiast wyraźnie piszę o korzystaniu, kupowaniu od złodzieja, o tym styku podziemia i czarnego rynku. No wtedy było takie modne słowo, że się coś organizowało, prawda?
Jest też słowo rekwizycja, wykorzystywane przez różne ruchy konspiracyjne. Różnie można o tym mówić. No, o fake newsach starałem się pisać. Też oczywiście jest problem często z weryfikowaniem w ogóle, jak ja bym dzisiaj miał zweryfikować te fake newsy, ale jest dużo takich, które są ewidentne. Na przykład KOS pisał, że z tego co pamiętam, na skutek wydarzeń w kopalni Wujek zginęło 60 funkcjonariuszy ZOMO. I to poszło. Ja o tym piszę. I to jakby dzisiaj brzmi absurdalnie, ale to pokazuje też ogromny stopień dezinformacji tamtego czasu. Śmierć Tadeusza Mazowieckiego kilkadziesiąt lat przed rzeczywistą śmiercią jest takim najlepszym symbolem. Cytuję też relację Anny Bikont, która mówi, no, że w podziemnym dziennikarstwie była taka tendencja, że jeżeli przeczytamy, że czerwony komisarz wywalił się na lodzie i był niezdarny i złamał nogę, to raczej to napiszemy, to jest śmieszne, nie będziemy sprawdzać, czy to jest prawda. I to chciałem też pokazać. Też pokazuje to, o czym napomykał prezes Kamiński, te ograniczenia autocenzury, polityki redakcyjnej, kłótnie o to, czy można wydrukować czyjś tekst, czy to jest granica. Pokazuje, jak na przykład redaktorki Dziennika Mazowsze przyznają, jak listy krytyczne wobec TKK przywództwa podziemnej Solidarności leżały w szafie przez pewien czas. Więc starałem się pokazać. Jeśli chodzi o te kobiety, no to ukazałaś kilka lat temu książka Shane Pen o podziemiu kobiet. Ja napisałem dość krytyczną recenzję tej książki, bo mam wrażenie, że takie wahadło przesunęło się w drugą stronę. Znaczy tak jak wcześniej kobiet nie dostrzegano w ogóle, tak pojawiają się ogólnienia, że właśnie wszystko robiły kobiety. No i oczywiście mamy kobiet wybitnych, wspaniałych, przykładów mnóstwo. Jest pismo Tygodnik Mazowsze tworzone tylko przez, no nie tylko, głównie przez kobiety, znowu nie popadnijmy w ten stereotyp, ale mam na przykład CDN Głos Wolnego Robotnika, w którym w zasadzie kobieta przewija się jedna. W redakcji mam na myśli, więc też nie chciałbym wpadać w ten drugi stereotyp. Niemniej mam wrażenie, że jako pierwszy historyk tak dokładnie na źródłach zbadałem ten temat relacji ludzi między relacji kobiet i mężczyzn w podziemiu i poświęciłem temu cały rozdział. Rzeczywiście ten wątek przemycenia raportu madryckiego mi umknął. Jest on w książce Patryka Pleskota i dobrze, że jest. Wydawało mi się, że pisałem o tym New York Timesie, ale teraz nie mogłem tego znaleźć. Szkoda, bo to rzeczywiście był sukces. Napisałem natomiast o innym sukcesie podziemia, o zdjęciach drukowania Tygodnika Wojennego, które okazały się w amerykańskim Newsweeku, co też jakby pokazywało taki sukces tego dziennikarstwa. Jeśli chodzi o te gazety dźwiękowe, to chyba nie była jedyna inicjatywa. Była właśnie wcześniej Gazeta Dźwiękowa. Była też chyba takie Nagłos wydawane w Krakowie, więc tych inicjatyw było więcej. No, ja nie mogłem napisać o wszystkich inicjatywach podziemnych. Myślę, że jest jeszcze o czym pisać w przyszłości. Dziękujemy Państwu serdecznie. I myślę, że autor bardzo chętnie będzie z Państwem prowadził rozmowę już dalej w strefie takiej prywatnej.